Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Zmarlak. Jestem pracownikiem Kancelarii Rektora i bardzo cieszę się, że po raz kolejny mogę się spotkać z Państwem przy okazji wykładu w ramach Akademii Młodych Serc. To dzisiejsze spotkanie będzie troszeczkę inne niż te, do których Państwa przyzwyczaiłam, dlatego że wyjątkowo nie porozmawiamy sobie dzisiaj o poezji, a postanowiłam Państwa zainteresować literaturą, która pomimo tego, iż podejmuje trudne tematy, niesie za sobą dużą dozę optymizmu i nadziei. Mam nadzieję, że po tym wykładzie, chociaż część z Państwa sięgnie po chociażby jedną z prezentowanych tutaj dzisiaj przeze mnie książek i poprawi sobie tym samym nastrój. A temat dzisiejszego wykładu to nadzieja, miłość, wiara i koty. Terapeutyczna moc literatury japońskiej. No właśnie, dlaczego akurat literatura japońska ma lecznicze właściwości? Z czego to wynika? No, przede wszystkim ze stylu życia Japończyków, którzy już od najwcześniejszych lat są wrzuceni w bardzo absorbujący system, początkowo szkolnictwa, później pracy. Do tego dochodzi bardzo brutalna kultura pracy, która niesie za sobą ryzyko karoshi, czyli śmierci z przepracowania. A jeszcze dodatkowo dochodzi presja społeczeństwa, by pracować coraz więcej i coraz dłużej, a ma to z kolei związek ze starzejącą się populacją Japończyków. I tu z pomocą przychodzi literatura, która ma przede wszystkim koić skołatane nerwy. Autorzy japońscy proponują swoim czytelnikom uspokajające, kojące i optymistyczne narracje osadzone w przyziemności codziennego życia. Bohaterowie tych książek mają czas i potrafią go dobrze wykorzystać. Ich życie toczy się leniwie, zgodnie z rytmem otaczającej przyrody. Podobno jeden z tokijskich psychiatrów wspomaga leczenie depresji u swoich pacjentów, proponując im lekturę książek Banany Yoshimoto. No właśnie, bo depresja jest kolejnym problemem, z którym muszą zmagać się Japończycy i jest to przypadłość lekceważona, zresztą bardzo podobnie jak i w Polsce. Z tym, że w Japonii ukuto nawet na nią taki bardzo ładny termin, a mianowicie przeziębienie serca. I nie chodziło tutaj absolutnie o to, aby skojarzyć, aby tę przypadłość uznioślić, ale właśnie po to, aby ją skojarzyć z przeziębieniem, czyli czymś niegroźnym i krótkotrwałym. I tak jak przeziębienie atakuje układ oddechowy, tak depresja atakuje serce i można ją po prostu wyleczyć farmakologicznie. W Polsce literatura japońska spotyka się z różnym odbiorem, od wielkiego entuzjazmu po rozczarowanie. Z czego to wynika? Proszę Państwa, my jako odbiorcy jesteśmy mocno zakorzenieni w literaturze śródziemnomorskiej i w kulturze śródziemnomorskiej, a dziedzictwo starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego stało się podwalinami wspólnoty kulturowej naszego kontynentu Europy. Jako odbiorcy jesteśmy bardzo wymagający, dlatego że nasze tradycje literackie sięgają bardzo głęboko i od literatury oczekujemy kontekstowości, nabudowywania sensów i oczekujemy, że po przeczytaniu danej książki lektura otworzy nam dalsze drogi poznawcze. Natomiast autorzy japońscy proponują proste historie, ale absolutnie daleko im do banału, albowiem ich bohaterowie są bardzo często stawiani w sytuacjach granicznych, takich jak choroba, śmierć, wykluczenie i muszą sobie z tym wszystkim poradzić. I taki moment przełomowy w ich życiu, kiedy oni wychodzą na prostą, staje się dla nich przyczynkiem do zmiany. Chciałabym zacząć ten wykład od omówienia już wspomnianej wcześniej Banany Yoshimoto i jej kuchni. Ja będę prezentowała Państwu książki, natomiast na ekranach będą Państwo widzieli cytaty z tych poszczególnych książek, bo uważam, że nic tak dobrze nie świadczy o danej lekturze jak ona sama. Natomiast ja będę opatrywała te książki małym komentarzem. No właśnie, co się stało, że po opublikowaniu Kuchni w 1988 roku
w Japonii zapanowała istna bananomania. Jest to całkiem nieskomplikowana historia, albowiem mamy tutaj bohaterkę Mikage, która traci swoją ukochaną babcię i tym samym zostaje sama na świecie. Musi wyprowadzić się z mieszkania, które wynajmuje i nie stać jej na dalsze przebywanie w nim. I tutaj z pomocą przychodzi jej kolega ze studiów, Yuhi, który proponuje jej wspólne zamieszkanie z nim i z jego matką, bowiem okazuje się, że chłopak też znał starszą panią, no i poczuł się w obowiązku do pomocy dziewczynie. I ona początkowo nie jest zachwycona tą propozycją, ale kiedy już trafia do jego mieszkania i ocenia wartość domu jako bardzo dobry, albowiem Mikage każdy dom ocenia pod kątem kuchni. Uważa, że jest to najważniejsze miejsce i serce domu, albowiem w tym miejscu spędza się najwięcej czasu, bo tutaj się gotuje, tutaj się spożywa posiłki. Postanawia w nim zostać. I choć ta sytuacja rodzinna chłopaka jest dość osobliwa, jak się okazuje, to jest to, czego dziewczyna potrzebowała. Ona odzyskuje w tym miejscu wewnętrzną równowagę. Z kolei druga część tego opowiadania to historia Yuhiego, który przekonuje się, jak kruche jest szczęście, albowiem to on musi w tym momencie zmierzyć się ze stratą i tutaj nieoceniona będzie pomoc dziewczyny. Jest to historia o stracie, o przepracowaniu żałoby i o wspólnym odczuwaniu smutku. Jest to też historia o rodzącym się uczuciu, ale nie ma tutaj żadnych wielkich deklaracji miłości, albowiem miłość, tak samo jak i życie, nie polega na tym, co się mówi, a co się robi. Z kolei drugie opowiadanie w tym tomie i zarazem ostatnie, bo to jest bardzo krótka książeczka, to jest Moonlight Shadow i to jest również rzecz o stracie, albowiem mamy tutaj dziewczynę Satsuki, która traci swojego narzeczonego. No i też próbuje się uporać z tą stratą, ale ona jest zupełnie inna, bo ta droga przebyta jest zupełnie inna, bo ona tutaj nie ma żadnego wsparcia. Po pewnym czasie dokonuje się w niej katarzis, a to za sprawą kobiety, która jest prawdopodobnie wytworem jej wyobraźni. I to jest z kolei studium samotności i przeżywania śmierci na swój sposób. Oba te opowiadania są bardzo wartościowe i pokazują, w jaki sposób można wyjść na prostą po traumatycznym wydarzeniu. Drugą książką, którą chciałabym Państwa zainteresować, jest Kwiat wiśni i czerwona fasola Duriana Sukegawy. To jest bardzo popularna książka, na jej kanwie powstał również film. I jest to pozycja z gatunku comfort read, czyli bardzo optymistyczna historia zawierająca mądre przesłanie. Mamy tutaj historię Sentaro, czyli 30-letniego chłopaka, który nadużywa alkoholu, ma dość nieciekawą przeszłość, a jego życie upływa mu na przygotowywaniu i sprzedawaniu doriaki, czyli naleśników wypełnionych pastą z czerwonych fasoli. Chłopak nie lubi tej pracy, albowiem nie przepada za słodyczami, ale musi pracować, bo ma ogromny dług do spłacenia. I nawet nie przeczuwa, że niedługo jego życie się zmieni, albowiem w pobliżu tej jego budki gastronomicznej zaczyna przychodzić pewna staruszka, i początkowo tylko go obserwuje, ale w końcu zbiera się na odwagę i proponuje i prosi go o pracę. No, chłopak na początku nie jest w ogóle zainteresowany tym, dlatego że nie wyobraża sobie, aby mógł spędzać ze starszą panią kilka bądź kilkanaście godzin dziennie na małym metrażu. Ale kiedy kobieta oferuje mu, że będzie pracować za połowę stawki, on w końcu ulega. I tak w jego życie wkracza Tokue Yoshi, ponad 70-letnia
staruszka o powykręcanych palcach u rąk i z pewną tajemnicą. Staruszka, jak się okazuje, bardzo zmienia życie Yukiego, bo zaczyna go uczyć rzemiosła. A skoro uczy go rzemiosła, to też uczy go stosunku do pracy, że praca wymaga cierpliwości, praca wymaga przyłożenia się do niej. I w ten sposób nawiązuje się między nimi bardzo osobliwa więź. No ale w pewnym momencie ta tajemnica tej starszej pani wychodzi na jaw i jej konsekwencje ponosi również Sentaro. Proszę Państwa, jest to opowieść o niezwykłej przyjaźni, ale też o tym, żeby nie oceniać ludzi na pierwszy rzut oka, albowiem nawet jeśli wydaje nam się, że los nie był dla nas łaskawy, a osoba, z którą mamy do czynienia, jest silna, to nigdy nie wiemy, za sprawą jakiego cierpienia ta siła została w tym drugim człowieku zbudowana. Sentaro uczy się, że warto szanować ludzi, natomiast Tokue Yoshi dzięki chłopakowi zyskuje pierwszą w swoim życiu szansę na normalność. Także jest to książka o nadziei, o wierze w drugiego człowieka i o ogromnej miłości do świata. Następną książką, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, jest Ukochane równanie profesora Yoko Ogawy. Yoko Ogawa jest moją ulubioną autorką, dlatego że jej pomysły na książki są fenomenalne i każda kolejna zaskakuje swoją wyjątkowością. Tutaj mamy historię 80-letniego profesora matematyki, który na skutek pewnego wypadku, jakiemu uległ kilkanaście lat wcześniej i urazu głowy, cierpi na taką przypadłość, iż jego pamięć trwa tylko 80 minut. I w związku z czym na co dzień chodzi obwieszony różnymi karteczkami, które przyczepia za pomocą agrawek do marynarki bądź płaszcza. I na tych karteczkach znajdują się informacje o jego życiu, a najstarsza z nich mówi, że jego pamięć trwa tylko 80 minut. I w związku z tą jego chorobą potrzebuje na co dzień opieki. I tak w jego życiu pojawia się gospodyni ze swoim 10-letnim synem. Kobieta nie jest, jak się okazuje, pierwszą opiekunką wynajętą dla profesora, albowiem było już wcześniej ich 9 i wszystkie zostały zwolnione przez pracodawcę, czyli szwagierkę mężczyzny. Więc gospodyni wie, że nie będzie to łatwe zadanie, ale podejmuje się tej pracy, ponieważ bardzo potrzebuje pieniędzy. I za każdym razem, kiedy profesor i gospodyni są sobie przedstawiani na nowo, rozkwita między nimi przedziwna i niesamowita więź. I chociaż mózg profesora jest jak taśma, która wymazuje się po 80 minutach, to jego umysł żyje ciągle dzięki matematyce i miłości do liczb pierwszych. Bo liczby w swojej całej wyartykułowanej kolejności stanowią poetycki świat i schronienie zarówno dla profesora, jak i dla gospodyni i jej syna, którego profesor zaczyna nazywać wdzięcznie pierwiastkiem. Profesor potrafi dostrzec matematykę wszędzie. Widzi zależności pomiędzy numerem buta gospodyni a całym wszechświatem. Dostrzega, że w jej numerze telefonu znajdują się wszystkie liczby, począwszy od 1 do 100 milionów. I sprawia, że kobieta, która nigdy jakoś nie pałała miłością do matematyki, nagle zaczyna poszukiwać rozwiązań, chce mu zaimponować też, ale przede wszystkim też chce sprawdzić siebie. Jest to historia o niezwykłej przyjaźni, ale też o tym, że zawsze do każdego człowieka można znaleźć klucz. Albowiem nawet w sytuacji, kiedy nawiązanie jakiejkolwiek relacji wydaje się niemożliwe, istnieje jakiś malutki promyk nadziei, że się to uda. No bo jak nawiązać
jakąkolwiek relację z kimś, kto nie pamięta nas po 80 minutach. A jednak kiedy gospodyni wraz ze swoim synem przestają się pojawiać w domu profesora, on zapada się w sobie i w swojej niepamięci. Kolejną książką, o której będę mówić, to będzie książka Grobowa cisza, żałobny zgiełk tej samej autorki. Yoko Ogawa jako nastolatka zafascynowała się dziennikiem Anny Frank. I w zasadzie od tej fascynacji literackiej zaczęło się jej pisanie, albowiem zaczęła pisać notatniki. I aby poczuć ten klimat, w którym Anna Frank pisała swój dziennik, bo jak wiemy, Anna Frank była Żydówką i ukrywała się wraz ze swoją rodziną, wraz z kilkoma rodzinami w pewnej oficynie wydawniczej, więc tam było bardzo ciasno, ciemno, warunki były tragiczne, więc Yoko Ogawa, żeby jakby sobie uświadomić to całe cierpienie, wchodziła do szuflady albo chowała się pod łóżkiem i tam próbowała pisać. I te początki jej pisarstwa, bardzo mroczne i bardzo makabryczne, powracają w jej kolejnych utworach. Jedną z takich książek, w której można bardzo mocno odczuć wpływy tych pierwszych inspiracji literackich, jest właśnie zbiór opowiadań Grobowa cisza, żałobny zgiełk. To jest 11 różnych historii, które są ze sobą bardzo mocno powiązane, bądź wątkami, bądź bohaterami. Zaczyna się wszystko bardzo niewinnie, albowiem mamy wizytę pewnej kobiety, wydawałoby się pustej cukierni, która okazuje się, że przyszła kupić tort truskawkowy na urodziny swojego nieżyjącego syna. A dowiadujemy się tego z rozmowy z przypadkową również klientką, sprzedawczynią przypraw. No i jak się okazuje, ta cukiernia wcale nie była pusta, bo pod koniec opowiadania orientujemy się, że bohaterka usłyszała szloch pewnej dziewczyny wydobywający się z zaplecza, a przyczynę tego płaczu poznamy w kolejnym opowiadaniu, bo to jest książka, która ma kompozycję szkatułkową, a zatem każde kolejne opowiadanie daje nam jakąś nową informację odnośnie wydarzeń, które się gdzieś tam dopiero w przyszłości, które poznamy dopiero dalej. I dopiero po przeczytaniu wszystkich mamy obraz całości. Ale Yoko Ogawa cały czas nie przestaje zadziwiać, albowiem odwiedzimy tutaj budynek nieczynnej poczty wypełniony po sufit owocami kiwi. Odwiedzimy Muzeum Tortur, do którego wciąż są przyjmowane eksponaty pod warunkiem udowodnienia, że były one używane, czyli musi się na nich znajdować fragment ludzkiego naskórka bądź krwi. Poznamy staruszkę, która wyhodowała marchewki w kształcie ludzkich dłoni, a przyczyna tych plonów okaże się makabryczna. Poznamy też kaletnika, do którego zgłosi się kobieta z sercem po zewnętrznej stronie dłoni, z sercem po zewnętrznej stronie ciała, aby ten wykonał jej torbę na serce. Splatają się tutaj losy morderców i żałobników, ludzi zdradzanych, zdradzających, a także przypadkowych osób, tworząc makabryczną sieć powiązań, w którą człowiek wpada i z której się nie może wydostać. Bohaterowie tych opowiadań są samotni, ale każdy z nich doświadcza jakiegoś rozdzierającego serce momentu szczerości. Książka ma nie tylko kompozycję szkatułkową, ale również klamrową, albowiem bohaterka ostatniego opowiadania znajduje zwłoki syna tej kobiety z opowiadania pierwszego. A więc historia się domyka, ale proszę mi wierzyć, że nie będą Państwo już tymi samymi ludźmi po przeczytaniu tej książki, niż jak zaczynali Państwo ją czytać. No właśnie, w temacie naszego wykładu pojawiły się również koty.
albowiem nie sposób mówić o literaturze japońskiej bez tych zwierząt. Koty pojawiają się wszędzie. Japończycy mają wprost obsesję na punkcie kotów. Znajdują się one na opakowaniach żywności, w kreskówkach, w książkach, na ubraniach. I chociaż jest to naród, który posiada bardzo wysoki wskaźnik posiadania tych zwierząt, to dla osób, które z jakichś powodów nie mogą mieć kota, powstało takie miejsce jak kocia kawiarnia. A jest to takie miejsce, gdzie można przyjść, czegoś się napić i poprzebywać w towarzystwie kotów, które tam po prostu mieszkają. Pierwsza kocia kawiarnia nazywała się Cat Garden i powstała w 1998 roku w Tajpej na Tajwanie. Natomiast obecnie w samym Tokio jest ponad 100 takich miejsc. Dlaczego Japończycy tak uwielbiają koty? Albowiem koty, podobnie jak i oni, są dość tajemnicze, eleganckie i trochę dziwaczne. W folklorze japońskim koty symbolizują szczęście i fortunę. Najlepiej o mocy ochronnej kotów świadczy historia Maneki Neko, czyli takiej figurki kota z podniesioną łapką, kota przypominającego koty rasy bobtail, a to ze względu na szpiczaste uszka i krótki ogonek. Natomiast jeśli chodzi o warianty kolorystyczne tej figurki, to są one uzależnione od tego, co kot ma nam przynosić albo od czego ma nas chronić. Czarne odpędzają złe duchy, złote zapewniają bogactwo, natomiast białe, zielone, różowe zapewniają miłość. Jeśli zaś chodzi o samą legendę związaną z Maneki Neko, to najbardziej popularna jest ta, która opowiada o mnichu opiekującym się upadającą świątynią. I mnich ten wziął sobie pod opiekę bezdomnego kota. No i zajmował się nim, karmił go, ale kiedy zabrakło mu pieniędzy, kot musiał wyruszyć w drogę w poszukiwaniu pożywienia. I tak sobie wędrował, ale zatrzymał się instynktownie przy drodze prowadzącej do świątyni. I akurat tak się stało, że tamtędy wówczas przechodził nobliwy senior rodu Naotaka Lee wraz ze swoim orszakiem. I ponieważ zbliżała się burza, to wszyscy schronili się pod rozłożystym drzewem. No ale w pewnym momencie Naotaka Lee zobaczył kota, który pocierał sobie łapką pyszczek. I to wyglądało jak gest zapraszający do tego, aby oni podeszli. No więc oni wszyscy faktycznie ruszyli w stronę kota i wówczas w drzewo uderzył piorun. I Naotaka Lee zrozumiał ten znak jako to, że kot uchronił go od śmierci i w związku z czym postanowił się mu odwdzięczyć, czyli zaopiekował się nim, zaopiekował się również upadającą świątynią i do dziś świątynia Gotokui kojarzy się z kotem, który uchronił ją od upadku. Jeśli chodzi o literaturę, to koty przeważnie nie są tylko bohaterami tych książek. Jeśli nie są narratorami na przykład, bo i takie książki się zdarzają, o jednej dzisiaj powiem, to zwykle symbolizują jakąś zagładę lub tajemnicę i bardzo często też przestrzegają ludzi przed czymś złym. Pierwszą książką, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, będzie Kot, który spadł z nieba. Jest to książka medytacyjna. Jest to książka medytacyjna i jedna z nielicznych książek japońskich, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Historia jest bardzo prosta, albowiem opowiada o małżeństwie 30-latków, którzy mimo młodego wieku i młodego stażu małżeńskiego żyją w zasadzie obok siebie. I życie im upływa. Każdy dzień jest podobny do drugiego i całą historię znamy w zasadzie z opowiedzianą od strony mężczyzny, albowiem narratorem jest właśnie mężczyzna.
i o nim wiemy tyle, że jakiś czas temu rzucił pracę w wydawnictwie, planuje napisać książkę, ale kompletnie nie ma pomysłu, jak to, jak się za to zabrać. No i tak te dni im upływają, aż do momentu, kiedy do ich wynajętego domu i ogrodu, bo oni wynajmują mieszkanie, co jest bardzo popularne w Japonii, zaczyna przychodzić kotka sąsiadów Hibi. Oni oboje za bardzo za kotami nie przepadają, ale nawet nie zauważają, kiedy ich życie zaczyna kręcić się wokół kotki i wokół jej przyzwyczajeń. I ona, pomimo tego, że nie nawiązuje z nimi jakiejś bliższej relacji, całkowicie wywraca ich życie do góry nogami, bo od dłuższego czasu zaczynają w końcu ze sobą rozmawiać. Zaczynają też mieć wspólne sprawy, czyli właśnie obserwowanie kota i dzielenie się tymi spostrzeżeniami. Jest to, proszę Państwa, opowieść o docenianiu tego, co mamy, o miłości, o szacunku i o tym, że kochać to znaczy tracić, albowiem kotka w pewnym momencie przestaje się pojawiać w domu naszych właścicieli. I wówczas oni rozumieją, że ta strata była bardzo głęboka i trudno im się po tym pozbierać, dlatego że nie mają takich wspomnień związanych z tym zwierzęciem, bo ono nigdy nie należało do nich. I ostatnią książką, do której chciałabym Państwa zachęcić, będą Kroniki kota podróżnika Hiro Arikawy. Jest to książka, która jest poniekąd odpowiedzią na książkę, która została napisana w 1906 roku Natsumego Soseki, Jestem kotem. I tam mieliśmy historię opowiedzianą z perspektywy kota domowego, który był dość wykształcony i w związku z tym bardzo sarkastyczny wobec swoich ludzkich towarzyszy. Tutaj z kolei mamy kota Nanę, który mieszka ze swoim opiekunem Satoru. Satoru kilka lat temu wziął tego kota pod opiekę, albowiem on był bezdomny, uległ wypadkowi i on postanowił się nim zająć, ale jak się dowiadujemy, to wcale nie było przypadkowe, albowiem kot, kiedy faktycznie został potrącony przez samochód, to doczołgał się akurat do samochodu Satoru. Także cała ta sytuacja została sprowokowana przez kota. No ale minęło 5 lat i Satoru stwierdza, że nie jest już w stanie zajmować się kotem. I w związku z czym postanawia mu znaleźć dobrego opiekuna i dlatego też odwiedza swoich trzech przyjaciół z dzieciństwa, aby ocenić, z którym mógłby zostać jego podopieczny. I im bardziej poznajemy tę historię i w momencie, kiedy już poznamy też przyczynę, dlaczego Satoru nie może się już dalej zajmować kotem, to mamy takie przeświadczenie, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o znalezienie drugiego domu dla kota, ale przede wszystkim o rozliczenie się z przeszłością i uporządkowanie swoich spraw. I warto wspomnieć, że kot jest tutaj też narratorem. Mamy narrację prowadzoną z dwóch perspektyw. Mamy i perspektywę kocią, która tutaj jest troszeczkę taki mankament, że ona bardzo przypomina ludzką. Tutaj mamy takie sytuacje, że kot na przykład ogląda telewizję i wszystko rozumie. Ale jest to historia bardzo wzruszająca, pełna miłości, pełna przyjaźni. I pokazuje nam, że zwierzęta też mają uczucia, bo to jest też bardzo ważne, bardzo często o tym zapominamy i po przeczytaniu tej książki jakoś tak myślę, ci co nie byli przekonani, to łaskawiej spojrzą na swoje domowe zwierzaki. Ale przede wszystkim zachęcam, bo jest to naprawdę książka godna uwagi. I w ten sposób, proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten wykład się Państwu spodoba. Bardzo dziękuję za uwagę
i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać. Dziękuję bardzo.